Pamiętam, że chyba Michał Figurski w twojej książce jest jednym z bohaterów, powiedział coś takiego, że on współczuje dzisiejszym dzieciakom, bo one generalnie mają mniejsze pole do wyobraźni. To jest pierwsza rzecz. I chciałabym cię zapytać, czy my wobec tego możemy się od dzieci naszych, dzisiejszych, żyjących w świecie wirtualnym, zostawiając na chwileczkę PRL, wybiegając do przodu, możemy się od nich czegoś nauczyć. Czego dobrego możemy się nauczyć od dzieciaków i co one mają lepszego niż my mieliśmy w dzieciństwie? Zupełnie odwróciłabym te pytanie, ale to ty je zadałaś, w związku z czym muszę na nie odpowiedzieć. Chciałabym oczywiście, wolałabym odpowiedzieć na pytania, czego te dzieciaki dzisiaj od nas się powinny uczyć, ale czego my możemy się uczyć od nich, to jest bardzo trudne pytanie. Bo my oczywiście też niejako idealizując to nasze dzieciństwo, mówimy sobie, że to my mieliśmy wielką wyobraźnię, że to my tę wyobraźnię włączaliśmy na każdym kroku, ponieważ nie mieliśmy tego, co mają dzisiejsze dzieci. My marzyliśmy, dla nas nawet posiadanie prospektu, katalogu zagranicznej firmy z zabawkami było już absolutnie wystarczające. My nie musieliśmy mieć zabawki. Mieliśmy katalog i oglądaliśmy się taki wymięty zazwyczaj. Kiedy patrzę na swojego syna, który dzisiaj ma 9 lat, to myślę sobie, że zazdroszczę mu tego, że ma tak dużo możliwości. To jest raz. Chciałabym, żeby umiał z nich korzystać, żeby właśnie nie stał jak w tej kastorami i nie wiedział, do czego te narzędzia służą, tylko żeby umiał to wszystko, co ma i co daje mu dzisiejszy świat, co mu oferuje, żeby umiał to wykorzystać. Zazdroszczę tego, że dzisiaj można studiować, gdzie się chce. Właściwie można zamarzyć o wyjeździe gdzieś i jeżeli masz oczywiście możliwości takie, a nawet jak ich się nie ma, to można je przynajmniej próbować zdobyć, a nie jak w tamtym świecie, który był totalnie zablokowany i odizolowany. Umie dużo więcej niż ja, kiedy byłam w jego wieku. Wie o świecie dużo więcej niż ja. To jest bardzo dobre, że jest internet, bo czerpię też swoją wiedzę z internetu. Tego mu zazdroszczę, bo jest ciekawy. Być może nauczył się tego od nas, bo my gdzieś tam zaszczepiliśmy taką żyłkę. Podróżnika, człowieka ciekawego, ciekawskiego wręcz. No mam nadzieję, że będzie umiał to wykorzystać w przyszłości. Jednym z twoich rozmówców w książce jest Jacek Borcuch, który no, niemal równolegle z twoją książką opowiedział historię PRL-u poprzez film Wszystko, co kocham. Identyfikujesz się z tym filmem? Widziałeś go? Jacek Borcuch przede wszystkim w tym filmie trochę przekłama, dlatego że on nakręcił opowieść o ludziach, którzy w 1981 roku, czyli wtedy, kiedy wybuchł stan wojenny, mieli już lat 18. On wtedy nie miał jeszcze 18, mimo że jest to historia o nim. To jest jego historia, jego prywatna biografia. Kiedy obejrzałam ten film, to pomyślałam sobie, że on ma dużo racji, mówiąc, że emocje, pasje, związki, pierwsza miłość, pierwsze wino, pierwszy namiot, muzyka, że to może dziać się bez względu na historię, bez względu na to, jaki świat nas otacza, chociaż oczywiście pewnie dokonywalibyśmy innych wyborów, gdybyśmy żyli w innym świecie. Jednym z twoich rozmówców jest też Krzysztof Antkowiak, którego pamiętamy, myślę, z takiej piosenki Zakazany owoc. Wszyscy chyba go pamiętamy i tańczymy. Mnie wzruszyła w jego historii taka rzecz, że generalnie zebrałaś ludzi, którzy odnieśli sukces, którzy te wszystkie swoje doświadczenia związane z Donaldówkami, Coca-Colą, papierem toaletowym wystanem gdzieś tam przekuli w ogromny sukces. Krzysztof Antkowiak też pewnie jest uosobieniem sukcesu, ale jest chłopakiem, który jednak ten największy swój sukces odniósł w PRL-u, a potem już na scenę w dzisiejszych czasach wrócić nie chciał. Jak myślisz, czemu niektórzy się przestraszyli współczesnych czasów i woleli zostać, tak myślę, może gdzieś myślami, mentalnie 20 lat wstecz?
Myślę, że akurat tutaj to nie miało żadnego znaczenia w przypadku Krzysztofa Antkowiaka, ponieważ jest to bardzo, bardzo wrażliwy człowiek i chyba odniósł sukces, na który ani on, ani tamta Polska nie byli przygotowani. Bo to był młody człowiek, zaledwie 15-letni, który wygrał festiwal w Opolu i potem jego życie potoczyło się już absolutnie niesamowicie. On miał ogromne pieniądze, miał ogromne możliwości. On mógł w przeciwieństwie do innych dzieciaków, w przeciwieństwie do swoich rówieśników, mógł wyjeżdżać za granicę, przywozić kolegom walkmeny, słodycze, wszystko to, co pachniało dla nas zupełnie niedostępnym światem. Światem takim... Peweksu, tak, oczywiście, ale też światem marzeń, bo nasze marzenia dochodziły tylko do żelaznej kurtyny, której taką zmaterializowaniem był oczywiście mur berliński. Kiedy jeździliśmy do Berlina Wschodniego, to mogliśmy tylko dojść do tego muru i jedynie wyobrazić sobie, co tam za tym murem jest. I być może jest tam świat, który właśnie tym peweksem pachnie, który jest kolorowy. On tego wszystkiego mógł zaznać, mógł tego dotknąć już w PRL-u, więc był o te doświadczenia bogatszy. Ale okazało się, że dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej, bo młode gwiazdy mają swoich ochroniarzy, mają cały sztab ludzi, którzy pracują na ich sukces. A on był zupełnie sam. On jako dzieciak żył w dwóch światach. W świecie koncertów, w świecie, w którym był uwielbiany przez swoich fanów. I nienawidzony. A z drugiej strony musiał sam iść na przystanek, wsiąść do tramwaju i jechać do szkoły. Nikt go tam limuzyną nie odwoził. I po prostu musiał ciężko za to oberwać, ponieważ zazdrośni nastolatkowie, rówieśnicy, zazdrośni o to, że to w pokoju ich dziewczyn wisiały plakaty Krzysztofa Antkowiaka, po prostu go tłukli, lali go fizycznie. Chłopak dostał, no oberwał trochę. Być może był to powód tego, że popadł w nałogi, w alkoholizm, do czego się oficjalnie przyznaje także tutaj. I chyba przez to już nie wrócił do tego pierwszego obiegu show biznesu. On sobie dzisiaj nieźle radzi, wypracował niszę, współpracuje z młodymi artystami i kompletnie nie ciągnie go do tego blichtru, do show biznesu, do tabloidu, kompletnie. Tak sobie myślę, że słuchając twojej historii, czytając zebrane historie tutaj, w tej książce, myślę sobie, że my chyba jesteśmy skazani na idealizm, bo najpierw mamy marzenia, które też w pewnym sensie idealizowaliśmy, a z drugiej strony mieliśmy straszną historię. Na przykład Agustin Agurola opowiedział w twojej książce, że był ministrantem księdza Jerzego Popiełuszki i bardzo szybko musiał pojąć to, że czasem makabryczne rzeczy dzieją się po to, byśmy mogli walczyć o prawdę. No to jest taki bardzo daleko posunięty idealizm przecież, prawda? Przykład Agustina Agurola jest dla mnie niesamowitym zaskoczeniem. To było takie odkrycie w czasie prac nad tą książką, ponieważ ja starałam się nie przygotowywać, nie czytać biografii. Oczywiście niektóre biografie są publicznie znane, od tego się nie ucieknie, ale akurat tej części życia Agustina Agurola, znanego tancerza, choreografa, człowieka, o którym myślałam, że jest, no, sobie żyje w tym takim kolorowym światku i zarabia świetne pieniądze i się nieźle bawi przy okazji. Okazuje się, że Kubańczyk z pochodzenia, który trafił do Polski mając lat 4, z pieśnią o Fidelu na ustach, której nauczył się w kubańskim przedszkolu, trafia do dziadków na Żoliborzu warszawskim. Dziadków związanych z AK, babcia walczyła w Powstaniu Warszawskim, ścigani przez NKWD, dla których wartości przywiązanie do ojczyzny było absolutnie najwyższą wartością. Oni nie mogli znieść tego, że tutaj nagle rewolucyjna pieśń i ideały tak dalekie od tego, co oni wyznają, pojawiło się w ich domu.